Jak mogłaś to zrobić mu akurat walentynki? Nie rozumiem w kurwę ludzi, którzy ranią bliskich. On nie patrzył tu na dupę, nie patrzył na cycki. Teraz porównuje ciebie do zwykłej dziwki. Jak mogłaś powiedzieć tak? Jak zapytał moja mała, czy serio mnie kochasz? Zaplanował cały czas, ale sorry modo, to chyba nie ta epoka. Jeste spotkanie już miał i czekał na ten pierdolony SMS. Zamiast tego przyszedł nam, na nim była ona i biały Mercedes. Wtedy w jego głowie była tylko jedna myśl: chciał się ziom zajebać i najlepiej kurwa dziś. Myślę, że pożegna się sam ze wszystkimi ziomami, ale olał ich dla suki, więc oni też olali. Szukał najbliższego dachu, żeby z niego skoczyć. Światła ponurych latarni oślepiały oczy. Wnet przypomniał sobie, że nie ma po kieszeniach kasy. Wszystko wydał na ten prezent dla już byłej laski. Dlaczego świat musi być tak w kurwę niesprawiedliwy? Został się sam, a miał z nią pojechać na Malediwy. Chciał wszystko dać, a opierdalała go na pieniądze. Kończy się świat, gdy ktoś bliski zostawi cię na lodzie. Dlaczego świat musi być tak w kurwę niesprawiedliwy? Został się sam, a miał z nią pojechać na Malediwy. Chciał wszystko dać, a opierdalała go na pieniądze. Kończy się świat, gdy ktoś bliski zostawi cię na lodzie. Nie miał kasy, więc doszedł do tego bloku na piechotę. Nie działała winda, więc musiał wbijać po schodach. Pierwsze piętro mówił, nie żałuje ani trochę. Całe życie przelatywało mu w jego oczach. I widział mamę, tatę płaczących za nim samotnie. I widział swoją babcię, która też stała na oknie. Wszystko go skłoniło do wysłania SMS-a: nie dzwońcie już do mnie, nie musicie na mnie czekać. W końcu ostatnie piętro otworzył drzwi i wiedział, że w końcu poleci jak jesienny lis. Zbliżył się do krawędzi, usłyszał krzyk. To zioma z dzieciństwa mówił, zostaw ten syn. W końcu ostatnie piętro otworzył drzwi i wiedział, że w końcu poleci jak jesienny lis. Zbliżył się do krawędzi, usłyszał krzyk. To zioma z dzieciństwa mówił, zostaw ten syn. Szedł do niego i mu podziękował prosto w twarz. Opowiedział mu całą jego historię. Słowa zioma pozwoliły mu tu dalej stać. Teraz sam w głowie tworzy se teorie. Chciał wszystko dać, a opierdalała go na pieniądze. Kończy się świat, gdy ktoś bliski zostawi cię na lodzie. Dlaczego świat musi być tak w kurwę niesprawiedliwy? Został się sam, a miał z nią pojechać na Malediwy. Kurwa mordy, nigdy się nie poddawajcie. Pamiętajcie, że zawsze macie taką osobę jak rodzice lub jakiś znajomy, który wam pomoże. Nawet jak nie macie, to się kurwa nie przejmujcie, bo są ważniejsze sprawy na świecie. I kurwa, wielkie pozdro.